Cześć, tu Ernest! Minęły 2 tygodnie i nadeszła pora na kolejną garść wielkich zmian w grze. W tym tygodniu wielkość aktualizacji była wyjątkowo duża. Na komputerach mieliśmy do pobrania 7 GB. To chyba 3 razy więcej niż zwykle. Z najważniejszych zmian zacznę od tego, że nie. Leczenie i macy za kile nie powróciły do zwykłych trybów, ale nadal są dostępne na arenie. Na samym początku chciałem też poruszyć temat rozdzielczości 4x3 i podobnych. Od teraz, nieważne jaką macie rozdzielczość, to pole widzenia pozostaje takie samo jak na rozdziałkach o proporcjach 16:9, czyli natywnej dla większości graczy. Z powodu tej zmiany, która była zapowiedziana wcześniej, przed aktualizacją nagrałem jak stoję w miejscu w centrum kreatywnym, używając rozdzielczości 1440x1080, bardzo popularny wśród graczy rozszerzający swój obraz. Tak to wyglądało przed aktualizacją, a tak po aktualizacji. Teraz widzicie Full HD 16:9, a teraz 4:3 przed aktualizacją. Teraz znowu 16:9 i 4:3 po aktualizacji. Jak widać, i tak jak obiecano, ucięto trochę nasz widok pionowo. To czy dalej warto tak grać, zależy od każdego gracza indywidualnie. Przetestujcie to sami. Na ten moment 4:3 jeszcze można używać, ale jak obiecują deweloperzy, niedługo będzie można grać tylko na 16:9, ale jeszcze nie przyszła na to pora. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. A teraz przejdźmy już do nowości. W życie do 15 kwietnia weszło nowe wydarzenie z nagrodami za wyzwania, które będzie można wykonać w specjalnym trybie okresowym. I na czas tego wydarzenia skarby pojawiają się 2 razy częściej. Dalej w temacie nowości to na polu walki w różnych nazwanych miejscówkach zaparkowały furgonetki, ale niezwykłe furgonetki. Od teraz po likwidacji członka naszej drużyny wypada z niego tak zwana bateryjka, która ma oddzielne miejsce w ekipunku. Macie 90 sekund na podniesienie jej, zanim zniknie. Jak już ją podniesiecie, to możecie jej użyć w dowolnym momencie. A aby jej użyć, najpierw musi znaleźć jakąś aktywną furgonetkę. Po podniesieniu bateryjek, dowolny członek drużyny może rodzić innych, nawet jeśli nie podniósł tych bateryjek. Jak już macie wszystko gotowe, to wystarczy użyć furgonetki, co trwa 10 sekund i jasno daje znać wszystkim wokół, że przywracacie swoich znajomych. Przez następnych parę chwil na pole walki będą wracać członkowie drużyny, po których podnieśliście baterię. Co ciekawe, każdy odrodzony członek drużyny otrzyma szary pistolet, 36 lekkich nabojów w zapasie oraz 100 drewna. Po zakończeniu procesu odradzania, furgonetka, która została użyta, będzie niedostępna na 120 sekund, czyli 2 minuty. Poza tym w temacie przymiotów to karabin piechoty po raz kolejny został nieco znerwiony pod względem obrażeń. Od teraz podczas lotu na lotni można przełączać trzymany przedmiot, aby nie wylądować na przeciwniku ze zbierakiem w dłoniach. W trybie kreatywnym za to otrzymaliśmy 2 nowe wyspy, tropikalną oraz przybrzeżną. A do naszej dyspozycji dorzucono skok o skały, plecak odrzutowy oraz wprowadzono kilka zmian najzwyczajniej ułatwiających nam życie. Jak co większe aktualizacje doczekaliśmy się nowych skinów i emotek. Zobaczcie sami i dajcie znać o waszych faworytach.
to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bajowym.